Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Piątek, 29 stycznia, Krzysztof Balicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w nim o wypadku w Janiszowie, pożarze w Lubawce oraz o feriach zimowych. Do zderzenia auta osobowego z autobusem doszło w czwartek na drodze pomiędzy miejscowościami Krzeszów, Chełmsko-Śląskie. W momencie, w którym doszło do kolizji, droga była bardzo śliska. Wypadek miał miejsce około godziny 15 w miejscowości Jawiszów. Kierowca auta osobowego marki Opel na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autobus kursowy kamiennogórskiego przewoźnika, który zatrzymał się na przystanku. Ja po wyjściu z domu zauważyłem rozbity samochód. No tyle. Tutaj panowie już udzielali pomocy, powiadomili pogotowie, straż, policję. Kierowcę Opla z pognieczonego auta uwolnili strażacy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy kierowcę samochodu Opel, która była uwięziona w samochodzie na skutek zdarzenia. Wspólnie z pogotowiem ratunkowym wydobyliśmy tą osobę z samochodu. Osoba poszkodowana została przetransportowana przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Kamiennej Górze. Mieszkańcy domu mieszczącego się w Lubawce przy ulicy Wojska Polskiego 8 nie zdążyli naprawić wszystkich szkód spowodowanych pożarem, który miał miejsce przed kilkoma tygodniami, a ogień ponownie został zapuszczony w kamienicy. Lokatorzy szukali pomocy u burmistrza oraz u lubawskich policjantów, jednak nikt nie miał pomysłu, jak wysiedlić z kamienicy niebezpiecznych biesiadników. Do tragedii w tym mieszkaniu dochodziło już wiele razy. Pierwszy raz kilka lat temu podczas imprezy zakrapianej alkoholem syn zabił ojca. Kolejne zdarzenie miało miejsce przed paroma tygodniami. Biesiadnicy postanowili podpalić mieszkanie, ponieważ sąsiedzi mieszkający w budynku nie chcieli im dać 5 zł potrzebnych na zakup wina. Sprawą zajęła się policja, jednak ani pożar, który zniszczył pomieszczenie, ani odpowiedzialność karna niczego nie nauczyły biesiadników. Według sąsiadów w lokalu cały czas nadużywany był alkohol. Znaczy, jak ten się przy naszej piwko mieszka, to widać zawsze, nie? Coś się dzieje tutaj, non stop. To są awantury, cały czas jest, po prostu na piętrze jest melina, no i co, chleją cały czas. Czwartkowy wieczór w mieszkaniu na pierwszym piętrze odbywa się kolejna libacja, podczas której ponownie zostaje zapuszczony ogień. Przyleciał brat do domu, powiedział, że się pali, co nie? A tam pili wódkę, chlali, Darek, Grzesiek i Zbigniew. Dariusz siedział, przy drzwiach siedział, jak się tam gdzie się paliło się i tego. I tamtej strony się paliło, Grzesiek siedział, strony pieca siedział i tego. Przyleciał do mieszkania, ja wyleciałem, patrzę się, pełna chopa dymu i tego. Zadzwoniłem na straż i później zacząłem dzwonić na policję. Na miejsce akcji zostały zadysponowane wozy bojowe z Kamiennej Góry oraz Lubawki. Dojazd do palącego się domu blokował samochód pozostawiony przed posesją, który znacznie utrudniał akcję. Strażacy wynieśli z płonącego mieszkania 3 osoby. Stan dwóch z nich był na tyle poważny, że przez kilkanaście minut do czasu przyjazdu na miejsce akcji karetek pogotowia ratunkowego niezbędne było monitorowanie przez ratowników czynności życiowych. Medycy, którzy przejęli od strażaków sprawców zapuszczenia ognia, zdecydowali o konieczności przewiezienia ich do szpitala w Kamiennej Górze. Zbulwersowani całą sprawą oraz brakiem działania ze strony burmistrza i lubawskich policjantów są pozostali mieszkańcy kamienicy. Kilkukrotnie próbowali rozmawiać z władzami gminy o wykwaterowaniu niebezpiecznych mieszkańców. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z burmistrzem Lubawki w dniu 29 stycznia przez naszych reporterów, włodarz obiecał, że będzie apelował do prokuratury o aresztowanie sprawców podpaleń. W 4 województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Przez 2 najbliższe tygodnie młodzież szkolna z terenu powiatu kamiennogórskiego i jaworskiego będzie również korzystała z zimowej przerwy w nauce. Dla tych, którzy nie wyjadą na zimowiska, ośrodki kultury w Kamiennej Górze, Lubawce i Bolkowie przygotowały ofertę wspólnego spędzenia wolnego czasu. Za zorganizowanie czasu wolnego podczas ferii 2010 w Kamiennej Górze odpowiedzialne są Centrum Kultury oraz Miejskie Centrum Kultury Fizycznej. W
Kamiennogórskim Domu Kultury młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z zajęć plastycznych, oglądnąć spektakle przygotowane przez Teatr Strojowy, posłuchać muzyki na żywo. Ferie z szachami oczywiście, tak. Specjalny program pracowni plastycznej, która iskrzy się pomysłami, które czekają na Was i na Wasze zdolności wyżycie się w pracowni plastycznej. Otwarcie wystawy Lidii Krzemińskiej w galerii to dla tych, którzy lubią specjalnie piękne obrazy i przy okazji właśnie wernisaży i otwieranie takich wystaw podczas ferii zimowych. Również będzie spotkanie z dźwiękiem po raz pierwszy. To będzie warsztat relaksacyjny. Myślę, że Wam się przyda, a przede wszystkim to będzie ciekawe doświadczenie. Takich warsztatów jeszcze w Centrum Kultury nie było. Wskrzeszamy wieczory płytowe w nieco innej formule w CK Music Boxie. Szczegóły, wszystkie szczegóły związane z feriami zimowymi na naszej stronie internetowej. Czytajcie wszystkie regulaminy, gdzie, o której, w której sali. No i oczywiście dla tych, którzy piszą do nas i proszą o jak największą ilość koncertów, mamy świetną informację. Dwa kapitalne koncerty. Jeden to koncert zespołu Postscriptum, a więc po raz pierwszy metalowo otwarcie funkcjonowania CK Music Boxu. Mam nadzieję, że koncertów metalowych tam będzie coraz więcej. Przypomnę, tylko klub od października 2009 czynny, ma się doskonale, sporo koncertów już się odbyło i ten Postscriptum również będzie się pięknie wpisał właśnie w ferie zimowe. I drugi koncert to jest tak zwane lowskie, nazwaliśmy ten koncert lowskim graniem, dlatego że zagrają Lica Liści w różnych odsłonach. Będzie i rockowo, i poetycko, i nastrojowo, a dochód z tego koncertu przeznaczymy dla chorego Kamila. Dla młodzieży, która lubi spędzać wolny czas w sposób aktywny, bogatą ofertę przygotowało Kamiennogórskie Centrum Sportu. Będzie lodowisko przygotowane na zalewie. Od poniedziałku do piątku nakrytej pływalni godzina 8 do 9 jest godziną wolnego wstępu. Zapraszam wszystkich. We wtorki i piątki od godziny 10 do godziny 12 będą pseudokuligi na stadionie przy ulicy Słowackiego. Po prostu powozimy dzieci, młodzież na sankach wokół bieżni. Rozpalimy ognisko, jeżeli będą to grupy zorganizowane. Od poniedziałku do piątku bez problemu będzie można korzystać w godzinach do godziny 8:15 z boiska Orli, który jest przygotowany, odśnieżony. Będzie można w zimie uprawiać piłkę nożną. W gminie Lubawka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej podczas ferii zaprasza młodzież m.in. na kolejną edycję konkursu zjazdu na niezwykłych pojazdach. Poza tym pracownicy placówki zapraszają również do wzięcia udziału w zajęciach sportowych oraz plastycznych. Podczas ferii odbędą się turnieje sportowe, będzie turniej szachowy, będzie turniej tenisa stołowego, turniej piłki halowej, ale także zajęcia plastyczne, edukacyjne, odbędą się warsztaty plastyczne, będzie konkurs ekologiczny organizowany wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra. Odbędzie się także spektakl dla dzieci, zabawy z dźwiękiem prowadzone przez Akademię Ciszy Pandma. Ponadto odbywać się będą zajęcia karate, zajęcia tańca towarzyskiego. W trakcie ferii przewidziano także zabawę karnawałową, bal przebierańców, na najmłodszych serdecznie zapraszam. Będzie także ponadto wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wyjazd na basen do Świebodzic. W gminie Bolków ferie z Domem Kultury będą trwały od piątku 29 stycznia do 14 lutego. Pierwszą propozycją jest piątkowy koncert pod tytułem W Krainie Uśmiechu. Podczas zimowej przerwy młodzież będzie mogła również uczestniczyć w zajęciach sportowych, plastycznych oraz kulinarnych. W sali Ośrodka Kultury prowadzone będą zajęcia plastyczne. Mamy taki konkurs Samochód Moich Marzeń. Nie będą to tylko konkursy malarskie, będą witraże, będzie malowanie na szkle, zajęcia ceramiczne, pieczenie faworków w naszej tutaj ośrodkowej kuchni. Także przed mrozem możemy schować się w sali. Będą zawody ucznicze, będą zawody turniej tenisa stołowego, gry planszowe, czyli gramy o tytuł mistrza ferii w szachy i w warcaby, rozrywki streetballa, to już w sali gimnastycznej Ośrodka Kultury. Oczywiście w plenerze również zawody narciarskie, gry, zabawy na śniegu. 5 lutego mamy zaplanowany wyjazd do kina Helios do Legnicy, natomiast 9 lutego wyjazd do Karpacza. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.